Panie trenerze, to pierwsze zgrupowanie przed rundą wiosenną dobiega końca. Czy jest pan zadowolony z tego, jak pana podopieczni przepracowali ten czas? Jak odpowiem tak i skończę, to będzie to no, potwierdzeniem tego, no, na co wszyscy czekają, oczekiwali. Powiem w ten sposób, że po pierwsze, warunki, które tu spotkaliśmy, nie były łatwe, ale z uwagi na to, że wiedzieliśmy, co będziemy tutaj robić, udostępniono nam taką ilość obiektów, które absolutnie spełniły nasze oczekiwania, nasze potrzeby. Pogoda nam w zasadzie nie przeszkadzała, a to, że straszą dzisiaj mrozem jutro, to przecież jutro wyjeżdżamy. Panie trenerze, czy to oznacza, że piłkarze Zagłębia wrócą z tego zgrupowania silniejsi, szybsi, wytrzymalsi? No krótko mówiąc, po to się to wszystko robi, żeby pod tym względem nastąpiła poprawa. Mam nadzieję, że spora poprawa. A ta różnorodność ćwiczeń, któreśmy wykonali, to mam nadzieję, że będzie decydowało o fajnej sprawności, o dobrym kierunku. Jeśli chodzi o szybkość, tą najważniejszą dla piłkarza, nie mówiąc o kondycji, bo to również wiele treningów miało na to wpływ. Na koniec pytanie, które najbardziej chyba na dziś nurtuje kibiców. Jak prezentują się dwaj nowi zawodnicy na tle kolegów, ci piłkarze, którzy dołączyli w ostatnich dniach do drużyny? To jest trudny okres dla nich, bo widzę, że oni tak nie trenowali jeszcze. Mam na myśli różnorodność ćwiczeń. Stąd też chyba zauważyli po postawie zawodników naszych, którzy byli w klubie, że tak trzeba pracować, bo nasi rzeczywiście bazują na fajnym poziomie. Natomiast no, w umiejętności piłkarskiej ich na dzień dzisiejszy określam pozytywnie, oczekując oczywiście gry w dobrych warunkach, no taki, aby weszli do zespołu i podnieśli naszą jakość. Wspomniany wylot na Cypr. Panie trenerze, tam już zgrywanie drużyny i krystalizowanie się tej jedenastki, która rozpocznie ligowy sezon. Ponieważ rozgrywki tak szybko wystartują, to ma pan rację, że tak to będzie wyglądało na Cyprze, ale nie ukrywam, że pierwsze trzy mecze mistrzowskie, cztery mecze będą decydowały, jak ten skład, ta jedenastka się ukształtuje. Tym bardziej jest to dla mnie pewna niewiadoma, bo widzę, że wszystkim zawodnikom chce się nie tylko grać, ale również trenować.